Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego spotkali się na pierwszej powiatowej biesiadzie oświatowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zabawę zorganizowano w libiąskiej hali sportowej. Początkowo gościom przygrywała orkiestra dęta Zakładu Górniczego Janina w Libiążu, a potem na scenie pojawił się miejscowy chór Canticum Canticorum, który przywitał biesiadników studencką pieśnią Gaudeamus Igitur. Spotkanie nawiązywało bowiem do wspomnień szkolnych lat. Pracy nauczyciela to jest najtrudniejsze. Znaczy ogólnie jest to bardzo trudny zawód, bardzo wymagający, bo wymaga i przygotowania się, nieustannego przygotowania się do młodzieży, do lekcji, nadążania za młodzieżą. Teraz jest o tyle trudno, że wszystko się zmienia. My jak przekroczymy pewien wiek, to my troszeczkę może nie nadążamy za młodzieżą, za rozwojem, za tą szybkością, w jaki sposób oni chociażby takie sprawy techniczne łapią. Trzeba odsunąć wszystkie rzeczy na bok, bo ja jestem teraz w szkole, ja jestem dla młodzieży i nic innego w tym momencie się nie liczy, bo to jest najważniejsze. Dlaczego taki pomysł? Chcieliśmy podnieść rangę tego święta, które w szkołach jest przez Was organizowane, w szkołach, placówkach i spotkać się razem. Zintegrować tutaj wspólnie, bo to jest w naszej ocenie, jesteście jedną wielką rodziną oświatową na terenie powiatu chrzanowskiego. Dotyczy to nie tylko szkół i placówek ponadgimnazjalnych, ale myślę, że kiedyś ten pomysł, mam nadzieję, rozrośnie się również o nauczycieli, pracowników szkół podstawowych czy gimnazjum. Myślę, że warto się w taki sposób spotykać i warto w taki sposób podkreślać wagę pracy nauczyciela. Nie powiem złego słowa na młodzież, ponieważ spotykam się z tak wielką, oczywiście zdarzają się wyjątki, ale tak wielu bardzo pozytywnie nastawionych młodych ludzi do szkolnictwa, czy w ogóle do współpracy, czy to z między sobą, czy to z nauczycielami, że nie można na nich powiedzieć złego słowa, że była trudna młodzież. Absolutnie jest to wspaniała młodzież, która robi bardzo dużo pięknych rzeczy i tu w szkole, jak i nawet na forum gminy czy powiatu. Przyjemnych momentów to jest bardzo dużo i ja mam bardzo dużo takich fajnych wspomnień. No, najciekawsze wspomnienia to są wtedy, jak się ma własne wychowawstwo, jak to nie jest tylko praca na lekcji i typowo lekcja, ale jak to są rozmowy na różne tematy, jak jedzie się na wycieczki, jak spotyka się też z tą młodzieżą czasami, no, czy na mieście się ich spotyka, czy nawet odwiedzą czasami. Są takie sytuacje, że rodzice też podchodzą. Ja mam bardzo dużo fajnych wspomnień. Podczas imprezy starosta Adam Potocki wręczył nagrody 11 Belfrom. Nagroda starosty chrzanowskiego jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz szkoły, placówki i środowiska lokalnego.